No dzień dobry, dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przechodzę do Was z kartą na dzień dobry, czyli na kolejne 24 godziny. Karta ta jest przeznaczona na 21 września 2023 roku, ale pamiętajcie, że tak naprawdę są to czytania bezterminowe, więc kiedy na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was. No i 100 lat, 100 lat, wszystkiego najlepszego dla tych, co obchodzą dzisiaj urodzinki. Kochani, niech Wam się spełniają wszystkie marzenia, niech Wam się darzy wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. Lepsze. No i zobaczmy. Dzisiejszą kartą na dzień dobry jest. No koło fortuny. I to mi się podoba. Kochani, wszyscy puszczamy dzisiaj totka, lotka, czy jakieś inne zakładziki, ale no już widelec uda nam się wygrać, chociaż parę groszy. Kochani, koło fortuny dla mnie przynosi zawsze dobre, nieoczekiwane zmiany. I to jest super. Kochani, spodziewajmy się dzisiaj nagłych zwrotów akcji, spodziewajmy się nagłych wiadomości, niespodziewanych wiadomości, niespodziewanych spotkań, niespodziewanych okazji na wywrócenie naszego życia do, do góry nogami, dosłownie o 180 stopni, ale w bardzo, ale to bardzo pozytywny sposób. Nieoczekiwanie możemy dzisiaj, nie wiem, Spotkać kogoś, kto coś powie, albo odmieni całkowicie nasze życie. Może to być przyjaciel, może to być partner biznesowy, może to być partner na całe życie. Może to być właśnie wiadomość z jakąś propozycją, która spowoduje, że będziemy chcieli totalnie zmienić swoje życie, czy to wprowadzając bezpośrednio jakieś zmiany, na przykład poprzez. Nie wiem, zmiany właśnie w sobie, zmiany diety, zmiany życia, zmiany sposobu działania, zmiany pewnych przyzwyczajeń, które odmienią nasze życie na o wiele lepsze. Czy jest to zmiana typu na przykład, nie wiem, przeprowadzam się na drugi granic świata, bo z kartą Koło Fortuny właśnie jest to jak najbardziej możliwe. Kochani, Koło Fortuny to właśnie też Podróże, przeprowadzki, wyjazdy różnego rodzaju, więc dzisiaj może ktoś nas odwiedzić, ale tak jak mówię, my również możemy planować jakąś podróż, albo nieoczekiwanie jakaś podróż nam wyskoczy, która tak jak mówię, może odmienić totalnie nasze życie. Może podczas tej podróży, kochani, dowiemy się czegoś ważnego, może uzmysłowimy sobie jakąś ważną prawdę, prawdę. może poznamy kogoś, kto sprawi właśnie, że spojrzymy na coś zupełnie z innej perspektywy i będziemy chcieli coś właśnie zmienić. Kochani, koło fortuny. Hmm, koło fortuny coś chciałam powiedzieć, koło fortuny mówi, że właśnie w tym, a właśnie to chciałam powiedzieć tak, koło fortuny mówi kochani, że dzisiejszego dnia wszechświat um, przejmuje stery, że tak powiem naszego życia, um, więc starajmy się tego nie kontrolować, jeżeli coś wyskoczy niespodziewanie um, i przełoży nasze plany i całkowicie wywróci nasz dzień do góry nogami, kochani, płyńmy z tym, tak pozwólmy się prowadzić, ponieważ to, co się zmieni w dniu dzisiejszym naprawdę wyjdzie nam na dobre tak jak mówię, stery dziś przejmuje wszechświat. <laughs> to koło ten ster, tak, że tak powiem, naszego życia. Kochani, jeżeli chodzi o sprawy właśnie finansowe, koło fortuny symbolizuje dobre pieniądze, przypływ pieniędzy, może nieoczekiwany nawet jakiś przypływ gotówki, typu właśnie wygrana, ale jakieś zaległe pieniądze, które ktoś wam wisiał i nagle przyjdą, tak? Może jakiś nagły zwrot, tak? Zaległy zwrot za coś, może być to kwestia właśnie jakiejś podwyżki, nagrody od szefa, szefowej, który jest mega zadowolony właśnie z waszej pracy i dzisiaj postanowi wam tutaj sypnąć groszem, tak? Kochani, jeżeli coś ostatnio nie szło słabo w waszym życiu, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o zawodowe aspekty, dzisiaj w końcu ruszy i to ruszy w dobrą stronę. Spodziewajcie się wiadomości, tak jak mówię, które mogą odmienić totalnie wasze życie. Spodziewajcie się o zwrotów akcji, które przyniosą wam okazję do inwestycji, do rozwoju, do, do ekspansji, do poszerzenia waszej relacji też z pieniędzmi, dla osób, które szukają pracy, kochani, mogą pojawić się fajnie świetne propozycje. Świetne propozycje, które, tak jak mówię, przyniosą wam nie tylko pieniądze, ale i różnego rodzaju właśnie zmiany, sukcesy może to być praca właśnie w jakimś innym województwie, w innym państwie, w innej branży całkowicie niż do tej pory pracowaliście, ale idźcie za tym ciosem kochani, bo mówię, tutaj wszechświat na tacy podaje wam coś fantastycznego i szkoda by było po prostu to zaprzepaścić dzisiejszego dnia. Tak samo kochani w związkach, w związkach też zdecydowanie dobre zmiany. Jeżeli coś ostatnio kulało, coś kuśtykało i tak dalej, będzie dobra zmiana. Może pojawić się jakiś nieoczekiwany zwrot akcji. Może kochani pojawić się nieoczekiwany wyznanie ze strony partnera, albo jakaś propozycja ze strony partnera. Dla osób, które czekają na pierścionek zaręczynowy, czy chciałyby, no może to symbolizować pierścionek zaręczynowy, być może to symbolizować przeprowadzkę do nowego domu, do, do jakiegoś miejsca, nieoczekiwaną podróż z partnerem, który nagle właśnie wpadł na pomysł, kochani, po południu jedziemy sobie na, y, w podróż gdzieś tam, gdzieś tam, zabieram Cię, szykuj się, będzie super, tak? <laughs> Dla części z Was koło fortuny może symbolizować szczęście w, w, w w sensie powiększenia rodziny, tak? Jeżeli na przykład bardzo chcielibyście mieć dziecko albo kolejne dziecko, koło fortuny wam to jak najbardziej może tutaj zaproponować, że tak powiem. Może wam to coś wyskoczyć takiego nieoczekiwanego. Nawet powiem wam, że z kołem fortuny nawet jeżeli właśnie w jakiś sposób się zabezpieczacie, to tutaj może właśnie coś pyknąć szczególnie jeżeli podświadomie gdzieś tam pragniecie dziecka, tak? Tutaj bardziej o to chodzi. Także koło fortuny, kochani, mówię, dobre, dobre zmiany, nieoczekiwane zwroty akcji, cudowne, cudowne zbiegi okoliczności, jak ja to mówię, i przypadki, które będą naprawdę dla Was cudowne. Kochani, dla singli koło fortuny symbolizuje nieoczekiwane spotkanie, być może spotkanie kogoś bardzo ważnego, poznanie kogoś bardzo ważnego, z kim spędzicie może resztę nawet życia. Mówię, cały czas patrzę na no to, co jest pod spodem, Spodem, więc widzę, co jest pod spodem, więc jak najbardziej moje single dzisiaj dla was niesamowita okazja, żeby poznać kogoś albo spotkać kogoś, um, z kim, z kim zbudujecie naprawdę stały piękny związek. Ale kochani, um, z kołem fortuny, to właśnie też dajcie się pozwolić, pozwólcie się prowadzić wszechświatowi, bo tutaj mówię, um, wszechświat przyjmie połeczkę i może was prowadzić do innych miejsc, w inne sfery, inną drogą. Um, i właśnie na tej drodze może czekać ktoś upragniony przez was. Więc pozwólcie na to, pozwólcie. <grych> Także kochani, koło fortuny dzisiaj wszystko może się wydarzyć, dosłownie wszystko, ale wszystko co dobre. Dzisiaj możemy spotkać miłość, dzisiaj możemy zyskać jakieś pieniądze, spadki. E, może odezwać się do nas ktoś, z kim długo nie mieliśmy kontaktu po to, żeby naprawić relacje z nami. E, dzisiaj e, możemy ostatecznie zostawić coś za sobą, co już nam nie służyło i pójść nową drogą, która będzie prowadzić nas ku lepszej ścieżce, ku rozwojowi, ku sukcesowi. Więc kochani, świetna energia. Świetna energia, która przynosi dużo, dużo, dużo bardzo dużo dobrego do naszego życia. Więc tak jak mówię, pozwólmy się dzisiaj prowadzić wszystkiemu, co się wydarza. <laughs> Niech wszechświat, wszechświat przejmuje tą pałeczkę i lecimy do przodu. I zobaczymy, co nam przyniesie. Wszystkiego dobrego, kochani, pięknego dnia wam życzę, a taki właśnie się zapowiada. No i do zobaczenia. Pa pa.